Cześć, czołem ludziska, witam was w kolejnym odcinku z Satisfactory oczywiście. I cóż wam tu na dzisiaj powiem? Wiecie co, no po ostatnich komentarzach po prostu tak, żeście mi pociśli informacjami i wszystkim innym, że mam bajzel w bazie. No tak, ja wiem, bajzel straszny, że mam mało miejsca, że powinienem to wyrównać i tak dalej. No powiem wam, pełna załamka z mojej strony, nie? I tak siedzę i patrzę w ten piękny wodospad i w ogóle cały ten krajobraz. No cud, miód i orzeszki. Ale wiecie co, no wziąłem się jednak solidnie do roboty i co? No rozpiżdżyłem całą tę moją wieśniacką dolinkę. I proszę bardzo, teraz to wygląda w ten sposób. Ha, ha, ha. Tak jest, zastosowałem się do wszystkich waszych porad, komentarzy, waszych tipów i tak dalej, żebym wyrównał w ogóle teren, tak, żebym go dźwignął ponad tam jakieś wszystkie skały i tym podobne rzeczy. Myślę, że z tego co wyczytałem z waszych komentarzy, z waszych propozycji, no to na start, na takie dzień dobry i w ogóle to jest całkiem sensowne. Nie pytajcie jak długo to robiłem, robiłem to długo. Każdy z was, kto grał kurczę w Satisfactory, no to domyślam się, że doświadczył tego samego lub też jeszcze bardziej. Tak, proponowaliście mi też, żebym w ogóle się tym zajął na początku. Bo później jest nędza. Jak zajdziemy już daleko, to zaczyna się to bardzo komplikować, a przebudowywanie wszystkiego jest tragiczne. Właśnie, znalazłem takie coś. Nawet nie wiedziałem, że tak blisko bazy mam... O, proszę bardzo. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Nie, nie będę tego ciąpiłą. To jest ruda DMO. Oczywiście, że ja ją teraz zbiorę. Do czego to w ogóle jest? Domyślam się, że ja to chyba mogę wrzucić... Ja to mogę wrzucić. Ja to chyba będę mógł zbadać, nie? No i tu już nie ma nic więcej, tak? Proszę bardzo, więc teraz już to mogę zabudować. Fundamenciki, tak jest. Fundamenty to jest zdecydowanie coś pięknego. Zaraz was w ogóle oprowadzę, tak? Co ja też tu wykombinowałem. W ogóle tak, zrobiłem osobne, całkowicie osobne miejsce na energetykę. Tak jak mi mówiliście, żeby to zrobić całkowicie osobno, bo to się później kićka miesza i tak dalej, żeby to mieć wszystko w jednym miejscu. No i tak też zrobiłem. No oczywiście standardowo mój dom, tak? Moja baza jest w tym miejscu. Tu dostawiłem 3 spalarnie. Mam już takie zużycie energii, że potrzebuję faktycznie 5 spalarni. I tak, doszedłem do tego, dlaczego... miałem taką nierówną liczbę megawatów, ponieważ te spalarnie biomasy produkują 30 megawatów, a te tylko 20. No, także ogarnąłem, tak. Ha, sam, nikt mi nie mówił, udało się. Dobra, ale o co chodzi? Zrobiłem tutaj jeszcze przetwórnię biomasy, tak? Dół jest na drewno, góra jest na liście, idzie to ładnie do konstruktorów, konstruktory to przerabiają na biomasę, biomasa na biopaliwo i tutaj w pojemniczku mi się gromadzi to co trzeba. Zresztą czekajcie, ja może bym coś, ile ja tego mam, 600, może bym tak uzupełnił, bo nawet nie patrzyłem ile, kurczę, ile tutaj mamy. A, nie ma źle. Mamy tego pod dostatkiem. Oczywiście tak, jeszcze przyjrzałem się tym, jak to się nazywa? Żyła. Żyła rudy żelaza, czy też miedzi i tak dalej. Wiem, że są takie, które są zanieczyszczone. To jest chyba, rozumiem, domyślam się, że najgorszy w ogóle chłam. Są normalne, ale jakby lepsze jeszcze nie znalazłem. O, może w ten sposób. Dobra, jak to zrobiłem, co zrobiłem? Z tyłu mojej bazy, zresztą tej doliny, tu mam 3 w ogóle źródła żelaza, super. Na razie korzystam tylko z 2, bo doradziliście mi też, że jedna wiertnica jest w stanie obsługiwać względnie w dobrym tempie 3 huty. Więc myślę, że ok, tak? Tym bardziej, że tu mam normalne złoża. Co innego jest z wapieniem, tak, na beton, ale to za chwilę. No i tu tak, podstawy, nie? No to produkuje te płyty, produkuje żelazne pręty, super, fantastycznie. No tutaj oczywiście zrobiłem śrubki, tak, żeby się tu śrubki tworzyły, no to tam jest podwójny. I tu już mam przygotowane zaplecze, jak w końcu się dochrapie montera. Czekajcie, bo to jest konstruktor, a jak zrobię ten montaż części, to będę mógł robić tego montera, który będzie mógł składać z 2 elementów, tak? Więc tutaj zrobię, tutaj będzie postawiony monter do utwardzanych płyt, tak to zaplanowałem. Że tą część przeznaczę właśnie na no, kwestię związaną z żelazem. Tu sobie zrobiłem już zaczątek właściwie
kwestii miedzianej, bo wiem, że tam później coś jeszcze jest, chyba ta blacha miedziana i tak dalej, więc z miedzią pójdę w tym kierunku. Myślę, że na razie, tak jak mówię, ja zdaję sobie z tego sprawę, że na początek to jest ok, ale że tego będzie później więcej, też mi o tym pisaliście, więc biorę to też nieco pod uwagę. No i tu mi się standardowo robią przewody, robią mi się tutaj kable, więc jest ok. No i tu sobie zrobiłem, proszę bardzo, betoniarnię, tak jest. Tu ciągle idzie beton, bo jak mnie znajdzie znowu na jakieś hiperprojekty w postaci takiej płyty, a łomatko zeszło tego betonu tutaj sakramencko dużo. Aha, i właśnie, i tu jest to źródło tego wapienia tutaj w tym miejscu, jest zanieczyszczone. I właśnie zauważyłem, że to jest lipa. Że to jest lipa, że jak jest zanieczyszczone, no to jest o wiele mniejsze wydobycie, niestety. Rampę, aha, tak, ja sobie tutaj rampę zrobiłem do wychodzenia. Przepraszam bardzo, dlaczego tu się nic nie dzieje? Aha, dobra, te chłyty się tam ogarniają, dobra, bo one jakby więcej nie są w stanie przetworzyć. I co dalej? Właśnie, póki pamiętam, bo w ogóle tam, tak, tam zauważyłem żółtego ślimaka. Próbowałem tam wleźć, wiecie, zrobiłem rampę z fundamentów i tak dalej, ale no bieda straszna. Nie dało rady, bo tam jest ta trutka. Pytanie numer jeden, oczywiście do was, do moich największych fachowców. Czy tą truciznę będzie się dało w ogóle usunąć, zniwelować, czy po prostu będę może miał jakiś ekwipunek, który pozwoli mi na oddychanie, tak, żebym się nie truł, bo nie jestem w stanie go stamtąd zgarnąć, a przydałby mi się chłop. Co dalej? To na razie tyle. Z podstaw to byłoby tyle. O właśnie, byłem przy kablach, to zabierzemy sobie kable, żelazne pręty i zrobimy krok naprzód. Zrobimy krok naprzód, a zresztą kurczę, ja widzę, że tych kabli tu mam w cholerę. A nie, te 122 sobie zabierzemy, żebym zawsze miał jakiś pakiet przy sobie. Czekajcie, znalazłem siarkę. Tak, siarkę już miałem znalezioną. Brakuje mi węgla chyba do dalszych badań w ogóle, żeby to ogarnąć, więc będę musiał się gdzieś poszlajać i znaleźć ten węgiel, tak? Żeby móc go w ogóle wykrywać, bo mogę siarkę, mogę znaleźć żelazo, miedź i wapień. No dobra, poszukaj sobie, niech ci będzie. Ale na przykład ta ruda, o, gdzie ta ruda, co ja wydobyłem? Ruda DMO. Dziwny metal obcych, który aż mieni się od nowych możliwości. Praca w toku to nie jest używane. Właśnie, tu jest moje drugie pytanie. I jak jest taki opis, praca w toku to nie jest używane, to jest kwestia tego, że jeszcze nie było update'u związanego z tym, że to o to chodzi? Czy to ja później odkryję jeszcze jakieś laboratoryjne bajery, czy w połączeniu z czymś będę to jednak mógł wykorzystać? To też właśnie, moi drodzy specjaliści, chciałbym od was się tego dowiedzieć. Aha, właśnie, jeszcze mówiliście mi, tak jest, było w komentarzach, że organy obcych, chodziło mi o wykorzystanie pancerza obcego i organów obcych. Że to jest tylko kwestia badań. Jeśli zbadam, to później to wszystko idzie na biomasę. Dzięki bardzo, to się przyda, przynajmniej nie będę tego zbierał. Dobrze, nad jakimi ja tu badaniami patrzyłem? Aha, ja patrzyłem na siarką i ja potrzebuję węgla. Ja potrzebuję węgla, żeby to ogarnąć, więc jak najbardziej ok. Z elektroślimakami... O, właśnie, skanowanie ślimaków, to też mógłbym zrobić. Mógłbym to zrobić? W sumie tak. Dlaczego by nie? Rozpoczniemy sobie te badania, bo to przyspieszenie to... Jak później sobie tak, wiecie, policzyłem w głowie. Bardzo fajna rzecz. I właściwie tego nie sprawdziłem, ale czy ja mogę na przykład przyspieszyć wiertnicę? Czy ja mogę dać dopał właśnie wiertnicy, żeby ona szybciej wydobywała nawet na zanieczyszczonych żyłach? Takie moje pytanko, ale to za chwilę sprawdzę. Czekajcie, dobra, ja tu miałem dołożyć kable. O, i żelazne pręty, których sobie nie zabrałem z mojego fantastycznie jakże przygotowanego tutaj pojemnika. Tak jest, produkcja wrze i to mi się bardzo podoba. Jeszcze raz naprawdę muszę wam podziękować, bo jak sobie pomyślałem, że wiecie, ja bym zaczął się bawić, ja bym dalej sobie tam tytłał tą swoją biedną dolinkę, to... No wściekłbym się, naprawdę, no może nie wściekł, ale byłoby to w
w cholerę irytujące, jak później musiałbym to wszystko przebudowywać. Jeszcze jakbym naściągał jakichś surowców z dalszych krańców mapy, bo domyślam się, że tę siarkę, ten węgiel i tak dalej, o czym też mi pisaliście, tak, bo ja byłem pewien, że ja będę musiał tam z małych źródełek po prostu zbierać tylko te surowce. No ja już mogę wykrywać, tak, mogę wykrywać siarkę i ta siarka gdzieś tam jest, więc ja ją mogę sobie tutaj dostarczyć, więc super. I domyślam się, że do czegoś oczywiście będzie ją trzeba wykorzystać, tak. No z czego widzę, że ona jest dość daleko od mojego domu. No, 800 metrów. To czy daleko, to nie wiem, bo pewnie może być dalej, ale już to jest. Dobra, co zyskałem? Ja zyskałem w logistyce produkcji, monter, właśnie, ja mam montera, ale nie mam wirnika. Ja bym musiał, o widzicie, kurde panie, ile mi się tutaj teraz tego porobiło. Ramy modularne. Względnie z miedzianymi blachami będzie spoko, bo tutaj będzie potrzebna tylko właściwie konstruktor. Całkowicie będzie wystarczający tylko i wyłącznie konstruktor plus huta oczywiście na sztaby miedzi, choć tych sztab trochę mam, więc coś będę musiał je wrzucić tam. To jest jedna rzecz. Co mi jeszcze wpadło? Ta rama modularna. Okej. Okay. Czego ona w ogóle jest? Bo nie wiem. I coś jeszcze? Wirnik, kurde, przecież patrzę, tak jest. Właśnie, fragment energetyczny. Ja bym to mógł zrobić, ale potrzebuję zielonego ślimaka. Chyba mam 3 zielone ślimaki. To pomyślę nad tym, ale wirnik. Wirnik... do wirnika trzeba żelaznych prętów i śrubek. Żelaznych prętów i śrubek. Czyli to też, wirnik też pójdzie do montera. To ja już widzę, że mi zdecydowanie zabraknie tam miejsca. Fuck. Chyba będę to musiał obrócić wszystko, wiecie? Bo jak ja bym chciał jeszcze tak, stworzyć linię tworzącą wirniki. Tak, ja bym chciał zrobić linię tworzącą wirniki, na przykład linię tworzącą ramy modularne. No to automatycznie to są dwa elementy. To ja potrzebuję dwie huty, bo dwie linie, nie? Linie jedna i druga tworząca... A to kurde, to są jeszcze wzmocnione płyty z tego... Jest! Jeszcze więcej roboty. No, także już widzę, że ta moja platforma jest taka troszeczkę za malutka, kurde, ale dobra, zróbmy te wirniki, na razie nie będę jakoś sobie tym zaprzątał głowy, ponieważ mogę się jakby w każdym kierunku rozszerzać, tak, jeśli o to chodzi, więc miejsca pewnie powinno mi właściwie zabraknąć, jak coś to zrobię to troszeczkę inaczej. Wszystko związane z żelazem będzie po lewej stronie platformy, a po prawej stronie zrobię całe zaplecze miedziowe. Zobaczymy, bo nie wiem ile później jeszcze tych miedziowych bajerów będzie. Czekajcie, dobra, narobiłem tych wirników, a po co ja robię te wirniki? Aha, już wiem po co robię, bo ja potrzebuję montera. Przecież, że tak. Ja potrzebuję montera, żeby monter tworzył mi płyty. Tak jest, ja się do tego przygotowałem, więc z tym oczywiście jedziemy. Zaraz sobie go umieszczę tam, gdzie trzeba. On ma stanąć tutaj. On ma dostawać płyty, tak? I śruby. Ok. Dzień dobry panu monteru. Panu monteru zamontujemy tutaj. Czekaj, czy ja się tu w ogóle zmieszczę właśnie. Już widzę, że coś nie coś... Średniawka bez rewelki. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście krzywo jak 150, chociaż... No oczywiście, że krzywo. Kurde, wafel. Dobra, burzymy cię, gościu. Boże, jak tu mi się podoba ten 100% zwrot materiałów, to jest coś pięknego. Aha, z kontrolem. Ja się mogę... Do czego ja się dopasuję tutaj? A chłopie, to jesteś... Jezu, wiesz co? No to akurat mnie trochę irytuje. Nabudowałem się trochę, napróbowałem, nakombinowałem tych... Właśnie, czekajcie, bo mi się tu taka niebieska linia pojawia. O, dopiero w tym miejscu... ona się teraz nie pojawia, bo... Kurczę, przepraszam. Ona się pojawia kiedy... Czekajcie, jak jest... nie wiem, jak się wyrównują ze sobą dwa... Wlot-wylot? Czy to o to chodzi?
Bo nie wiem, chyba że mi to kurde jakoś strasznie umyka. Dobra, i monter ty powinieneś mi robić wzmocnioną płytę. Żelazna płyta, śruby. Ok. I żelazne płyty mam tutaj. Dokładnie tak. Czyli tak jak chytrze zaplanowałem. Proszę bardzo. No i dobrze byłoby oczywiście też tu podłączyć prąd nieco. O, tu mam wolny słup. To jest super słup. Przeznaczony właśnie do tego, żeby tu postawić jeszcze jeden słup. Bo to też zauważyłem, że naprawdę słupów nigdy dość. O, monteru działaj. Płyty wpadają, śrubki wpadają, jest ok. Dobra, i on sobie będzie pracował, świetnie. To ja mu muszę jeszcze zrobić oczywiście pojemniczek. Tak jest, tu sobie postawimy pojemnik. Pojemnik dajemy i właśnie, jak on mi go teraz przyciągnie? No, teraz przyciągnął dobrze. I proszę mnie tutaj utwardzane płyty wrzucać, super. No tylko kurczę tak, estetyka, właśnie tak, estetyka, mówiliście mi o tej estetyce, niektórzy z was są, jak to nazwaliście, kurczę, macie spaczone umysły przez faktorio, że wszystko budować równo i tak dalej. Ja może faktycznie te pojemniki wyciągnę jeszcze dalej, tym bardziej, że będę potrzebował kilku takich linii właściwie, tak, jak mówiłem odnośnie tych ram modularnych, wirników i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej. Dobra, czyli tu mi się płyty wzmocnione robią, tak? Super, to mamy, mamy to ogarnięte. O kurde, może ja bym się uleczył. Właśnie, bo walczyłem przed jakąś chwilę temu z tym strzelającym ogniem cholernikiem, bo się tam bujał. I wiecie co, najśmieszniejsze jest to, że tą śmieszną rudę, którą tu znalazłem, no, praktycznie no rzut kamieniem, tak? Moja stara baza stała gdzieś tam w tym miejscu. No to było no, ledwie kawałeczek, nie? Zauważyłem, że kompletnie nie zwracam uwagi na wszystko kurde dookoła. Trochę tak. A jest, że przeoczam chyba. Wiele elementów. Tak samo jak znowu, nie wiem, kurczę, chodziłem, patrzę, no przecież ja tu mam kolejne. Proszę was, rudy żelaza, tak? Tylko, że niestety tu jest zanieczyszczona, więc sobie ją zostawię na ostateczność. Tu zresztą jest tak samo. Drzewa. Duże drzewa. To jest coś po prostu pięknego i wspaniałego. Ile z tego leci drewna, to jest po prostu masakra. To mi się strasznie podoba. Aha, no i co? No eksploracja, tak, bo to o tym też mi oczywiście pisaliście, że to jest hiper, mega, ultra... Tak bardzo ważny element całej rozgrywki. Właśnie ta eksploracja. O, tu mamy kolejną rudę, ale to jest... Aha, to jest zwykły, to jest po prostu pionek. O, orzechy biorę. Na pewno się przydadzą. A tu mamy jakiś kanion. Tu jeszcze nie wlazłem. Co to jest? No halo, co tu jest? Kurde, ja myślę, że to jakaś fajna miejscówka, a to jest po prostu... Po prostu ślepy zaułek. To jest jakaś fajna skała? Mogę coś z nią zrobić? Nie, nie mogę nic zrobić. Nie, jak tu już jestem. To co ja się będę ograniczał? I tak mi się już skończyły, kurczę, listki. Skończyło mi się drewno. W moim... Jak to się nazywa? Konglomerat? Produkcyjny? No niech będzie. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Ale w moim konglomeracie... produkującym biopaliwo skończyły się już listki, a miałem ich ostatnio łamatko. Z kilka dobrych tysięcy miałem samych liści. Jak się wiecie, kopnąłem się z piłą po świecie. O, tam widzę dużo ładnych drzew. Super. Ale przy okazji właśnie ganiając tą piłą, jakby nie patrzyłem dookoła, nie? Kurde, później wracam w to samo miejsce, patrzę, kurde, tutaj jedna ruda siarki, tu to, tu tamto, ja mówię, no kurde, wafel, nie? No, rozglądanie się, nie? Zdecydowanie, no, miej człowieku oczy, patrz dookoła, nie? Eksploracja, wiecie, eksploracja swoją drogą, oczywiście jak najbardziej, przecież, że tak, ale żeby jeszcze eksploracja miała sens, to jeszcze wypadałoby, no, się, kurde, zacząć rozglądać.
Zauważyłem cię, widzicie? Oczy patrzę, oczy patrzę. Hello. Uczę się. Kurde, coś tam jest. Zaraz na to popatrzymy, bo widzę takie ładne. Ładne i mieni się jakimiś kolorami. Co tu się dzieje? Bo słyszę jakieś dudnienie. To po prostu muzyka. Orzechy biorę. Co to panie są za jakieś kwiatulce? Nie, ja za tym patrzyłem. Kwiatulce za chwilę. To ty, kim ty jesteś? A ty jesteś mój drogi kwarc. O, proszę, czyli Asia będzie mi mówiła za każdym razem, jak znajdę coś nowego, że mogę to tam badu, 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 nie? Że to mogę pobadać. O, czekajcie, a co ty? Czy to ten kwiatek tam robi taką zadymę? O, ty kwiatku, ty. Czyli rozumiem, że tutaj raczej nie ma co szukać, bo widzę, że tam są kolejne te kwiatki. Dobra, ale mamy jakiś nowy minerał, tak? Znalazłem kwarc. Co się robi z kwarcu? Jakaś mała podpowiedź. Co się robiło z kwarcu? Kwarc, kwarc, kwarc. Szkło się robiło z kwarcu? Kwarc, szkło kwarcowe. No dobra, było coś takiego. Dobra, uwaga, używamy oczu, rozglądamy się. Dobra, nie ma nic ciekawego, to bierzemy się za drzewa. Co może być? Czekajcie. A kwarc nie jest przypadkiem podstawą elektroniki? Tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą, kurczę, dobra, jak zaniosę to... Nie tnij maliny, chłopie, co ty oszalałeś? Jak to zaniosę do mojego centrum badawczego? To będę wiedział. Na pewno. Choć ciekawość mnie już zżera i już najchętniej, kurczę, bym tam pobiegł. Bo domyślam się, że jak to tam zaniosę, to będzie tak samo jak z siarką, że będę mógł używać skanera. I dzięki temu skanerowi będę widział, no jakby większe źródła, tak? Źródła do wydobycia. O, może w ten sposób. Dobra, znowu patrzymy, używamy oczu. Tam jest jakaś malina tylko. Tu są ogromne drzewa. Dobra, ja te ogromne drzewa bym chciał ściąć. Zobaczyć, ile z nich drewna jest. Ty jesteś ogromnym drzewem, czy ty jesteś takim sobie drzewem, przepraszam. 24 liście, płatki kwiatów, wapień. To jest co, zero drzewa? Co to za cholerne drzewa są? Really, poważnie? To są drzewa, z których wypada wapień? Ale ja tak nie chcę. Ja nie ścinam drzewa po to, żeby mieć kurde wapień. Czekajcie, widzę coś czerwonego. Patrzę oczami. Dobra, drzewa wy musicie zaczekać, bo tamto czerwone coś mi się podoba. Jeszcze coś tu znalazłem. Co to jest? Czekajcie, bo tam widzę kolegę. Chodź, mój drogi. Chodź. Ty jesteś zwykłym amatorem. Z tobą już rozmawiałem. Chodź, cwaniaczku. O ty chamie ty, już ty, bo aż mi uciekł. Bang, stary. Dobranoc, bierzemy. Co my tu mamy? To jest chyba miedź, tak? Ruda miedzi normalna. O kurde, dobrze wiedzieć. Ach, tak, ja jak skanowałem, to ją chyba tutaj widziałem. Dobra. Tam jest coś czerwonego. No ładnie wyglądasz, stary. Naprawdę, bardzo mi się podoba twoje świecenie. Czy mnie tu coś nie będzie chciało zjeść? Tu mamy jeszcze malinę. Tam też coś widzę, ale to jest chyba wapień. Zresztą mogę sobie sprawdzić. Kanuj, stary. Niekoniecznie. Kucze, co tam jest? Zaraz tam zajdziemy, ale najpierw chcę się dorwać do tego czerwonego cosia. Zróbmy tą metodą prostszą. Tak, o której też zresztą mi powiedzieliście, bo zrobiłem z siebie takiego przygłupa, że szok. No przecież mogę sobie wszędzie stawiać tymczasowe konstrukcje zdobywcze. Dzień dobry, kamyczku, ty jesteś... ja cię już chyba znalazłem. Summer Slope.
PWT. Okej. I ty, Somerslopie. A, analiza nie przyniesie ci korzyści, prace w toku. No, czyli takie, no to tak jak mówię, no od siebie powiem tyle, że domyślam się, że to jest kwestia następnego update'u. Czekajcie, wydaje mi się, że to jest chyba żelazo tam. Tak, nie pomyliłem się, to jest żelazo, więc tam, kurczę, przepraszam, coś mi bierze chyba. Tu są te paskudne kwiatki. Co te kwiatki w ogóle robią? Co ja z nich mogę zdobyć? O, pytanie do was, moi drodzy. To ja w tych cholernych kwiatkach, jakby mnie tam kiedyś mnie naszło, że je pokonam, tak? Czy w ogóle jest opcja ich na przykład pokonania? To co ja z tego będę miał? Właśnie, ja te drzewa miałem tutaj jeszcze przyatakować, bo bardzo nie podoba mi się kwestia tego, że ja dostaję wapień z tych drzew. Nie no, drewno 79, matko bosko. Satisfaktorowsko, co tu się stanęło? Tyle drzewa, no szaleństwo. Tego biopaliwa będzie szokowo po prostu z tych drzew. Drewno 40, spoko. Dobra, zetniemy jeszcze. O, ty mi się podoba. Ojej. Dzień dobry. Dobra, tego mamy z głowy. To zrobiłem po mistrzowsku. O, ty dziadu, ty. Niezły z ciebie zawodnik, nie powiem. Ale ze mnie jest lepszy. O, jeszcze jeden. O kurde, a nie, ty, co ty jesteś? A, ty jesteś tą przyjacielską jaszczurką. Sierano, dobra, tobie dam spokój, bo jesteś fajna jaszczurka. Ślimor! Kurde, bierzemy ślimora. Ale hello, ja chyba robiłem badania. Właśnie, teraz mi się przypomniało, że przecież jakieś badania robiłem na skanowanie ślimaków. Kurde, no muszę obejrzeć, co tam się w ogóle wynalazło. Czego wy, chłopaki, pilnowaliście? Wy czegoś pilnowaliście? Widzę kolejna trująca miejscówka. Znowu słyszę, że coś sapie. Co to jest? Ty jesteś jakieś ptaszysko. Aha, ty tu bez krępacji sobie chodzisz. No dobra, stary, to ja ci dam spokój. Jeśli ty mnie nie atakujesz, to ja ci też dam spokój. O, zetniemy sobie ten mały gaj. Proszę bardzo. Ekologicznie. O, tu jest duże drzewo. To drzewo mi się podoba. Chodź drzewo do mnie. Bęk. A, 25 sztuk drewna. O kurde, spodziewałem się trochę więcej. Mimo wszystko. Jak ja mu nie... O, panie. Kurde, panie. Pełny plecak. A, tam jest malina. To jest drzewo? To jest drzewo, tak. Tu jeszcze jakieś krzaczory. Pewnie wytniemy, bo ja tu nic nie widzę. Lubię mieć prześwit. A mamy jeszcze jedno duże drzewsko. Dobra, kurde, ostatnie drzewo. Really. Wracam do domu. Gdzie jest dom? Dom jest przede mną. Świetnie. Dom tam, gdzie telefon sam łączy się z Wi-Fi. Oj, czekajcie, coś na mnie warczy znowu. A nie, to chyba ty stary byłeś, co? Ale ta czarna plama tutaj. Z mojego wieloletniego doświadczenia wydaje mi się, że to węgiel. Tak jest, to jest właśnie węgiel. Dzień dobry panu węglu. Aha, za mało miejsca, żeby to w ogóle wziąć. Wywalmy najbardziej useless rzecz, czyli płatki kwiatków. A to szczęście niezmierzone, znalazłem kwarc, znalazłem węgiel i tą dziwną rudę przy mojej bazie. Tylko że, no tak jak mówię, wydaje mi się, że to jednak będę musiał sobie na update poczekać. Chociaż czekajcie chwilę, wy mi chyba mówiliście, że jest, że już teraz jakoś na dniach w ogóle ma być update. No. Właśnie, ślimak. Kurde, ja tam gdzieś ślimaka jednego widziałem. Ej, gościu, gdzie ja widziałem twojego kumpla? Nie, myślę, że cię tam, hopie, nie dopadnę, gościu. Nie z Javorem te numery, hopie. Ja się tu nauczyłem takiej magii, panie, że nie ma zmiłuj. Za mało miejsca na elektroślimaka. Dobra, co ja mogę tu wywalić tym razem, co mi się...
O, już wiem, co mogę wywalić. Panie, wapienia to my mamy w cholerę, a betonu jeszcze więcej. Jest ślimak. Jak jestem w takim pięknym miejscu, to jeszcze rzucę okiem. Nie widzę jakichś innych ślimaków. No raczej nie bardzo. Ale gdzie? Znowu oczy patrzę. Widzicie, tam jest siarka. Proszę bardzo, zaraz ją tam sobie skonsumujemy. Padnę? Niekoniecznie. Dobra. Jednak oczy się przydają. To muszę, tak, to muszę przyznać. Oczy się przydają do patrzenia. Zjedzmy sobie orzechy. Jakby mnie to coś miało zamiar wcinać. Czekajcie, to chyba nie jest siarka. Siarka? Wapień, kurde. Myślałem, że to siareczka będzie. A to ty leciałeś, kurde, ale się wystraszyłem. Myślałem, że jakiś nowy rodzaj obcego mnie tu chce, wiecie, kilim. O, znowu widzę tutaj bardzo ładne orzechy. Tylko, że ja muszę zamienić, właśnie, ja muszę piłę zamienić. Bo nie wpada to bezpośrednio. Czekajcie, kurde, widziałem. Tak jest, patrzyłem oczami znowu. Użyłem oczu do eksploracji. O, drewno, biorę. Kurde, kuszące drewno. Ale o, ty, i patrzcie, kurde, widzicie, to jest to, co mówiłem. Niemalże rzut beretem od własnej bazy. Takie rzeczy, nie? Ja się muszę naprawdę wysilić na tą eksplorację, bo kurde, no tyle mnie fajnych rzeczy mija. Jestem hiper, kurde, wafel zhypowany na tą grę, naprawdę mega. Jeszcze po wszystkich waszych komentarzach tak to wyglądało mniej więcej. Jak mi to wszystko zaczęliście tam opisywać, dawać te rady, wiecie, ja jeszcze w głowie mi się, jak to mówił mój kumpel, wyobraziło mi się wyobraźni. Swoje sobie dodałem, w sensie, kurde, tam muszą być takie ekstra rzeczy, że o, damn. A jeszcze nawet nie doszedłem do tej całej technologii węglowej, o której mówiliście, nie? No bo teraz męczę to, kurczę, to biopaliwo, a że później elektrownie węglowe i tak dalej. Damn. Kurde, jakie to będzie fajne. O, i to jest najlepsze, ten ziom ciągle mi się tu plącze. I tak czasem łazi przez tekstury, a czasem po prostu się zablokuje i... Sorry, ale nie. Będę twoim elementem krajobrazu. Dobra, póki mi nie przeszkadzasz, możesz tu być, stary. Dobra, idźmy pobadać. Ja chcę, jestem żądny po prostu badania. Analiza obiektu, skanowanie ślimaków. Wspaniale. Mogę teraz skanować ślimaki. Nie mogę. A, kurde, chyba wiem. To ja muszę jednak ten skaner zbudować. Żeby to ogarnąć. Ale ja mam... Co ja mam? O, kwarc, proszę bardzo. Badamy sobie kwarc. Co mi pokaże kwarc? Fantastycznie. Badanie ukończone, super. Czy ja mogę kwarc... O, jest. Nowe surowce do skanowania. Świetnie. Kryształki kwarcu, kryształy kwarcu, przepraszam. O, mógłbym zbadać, świetnie. Albo mogę krzemionkę. Tylko krzemionka donikąd nie prowadzi. I krzemionki właściwie póki co do niczego nie potrzebuje. Rozpoczniemy sobie badania. I co mamy dalej? Kryształowy oscylator, tak? Cokolwiek to jest, wygląda fajnie. I zdecydowanie będę potrzebował kwarcu. O, proszę bardzo, mówiłem, nieprzetworzony kwarc. Gdzie jest nieprzetworzony kwarc? Boże, aż się boję, co mi wyskoczy, nie? Milion kilometrów stąd. Ja będę, kuźwa, pół dnia szedł w jednym kierunku. Ty, no poważnie? Halo, co to jest, bezkwarcowa planeta? Nie, no jest. Matko, 1,5 kilometra. Kilometr 700. Jezus, Krystyna, jak ja tam będę ciągnął te kable, panie. Też złomiorze mnie okradną. Dobra, damy sobie radę. Oczywiście, że będę musiał pociągnąć dostawę właściwie stamtąd, aż tutaj do bazy. To jest kwarc. O, kurde, poczekaj, jeszcze jeden się znalazł. 3700, goddammit, nie? Czekajcie, na co ja patrzyłem jeszcze? Aha, przecież ja tu drewna przyniosłem. Halo, co wy mi nie mówicie? Ja to tu muszę wrzucić.
To jest. Tak, to jest drewno. Jedź drewno. I tu mamy listki. Więc sortujemy. Działa linia? Pewnie, że działa linia. Fantastycznie. Nie popieprzyłem? Nie, tu są listki, ok. Dobrze. Jeszcze jedna sprawa. Jak tam moje piecyki w ogóle? Energia? Panie, energii to my mamy po sam sufit. Dobra, zrobiłem badania na kwarcu. Świetnie. Mam węgiel, tak jest. Węgiel. Widzicie, zapomniałem o tym węglu. To było w siarce. Ja mogę zrobić czarny proch. Mogę? Gówno, nie mogę, bo nie mam przy sobie siarki. Bo ją skitrałem chyba tutaj. Tak jest. O, i ślimor jeszcze jeden. Kurde, może ja bym z tych ślimorów zrobił... O, właśnie, zrobię te energo coś tamy. Ze ślimaków, tak? Jak to się nazywa? Fragment... Tak, fragment energetyczny. Tak, ale to za chwilę. Ja jestem ciekawy, co mi powie proch. Badania ukończone. Świetnie. Czarny proch, super. Nowe części. Super, i co? Aha, zastosowanie wybuchowe. No, wiecie co wam powiem, że kurde, podoba mi się to drzewko. To teraz pytanie. Gdzie i dlaczego ja nie widzę węgla? No nie gadajcie mi, że ja węgiel będę musiał zbierać naprawdę w taki eksploracyjny sposób. Bo będzie mi smutno. Gdzie, dlaczego? Nieznany metal? Jaki to jest nieznany metal, przepraszam? Nie znam żadnego nieznanego metalu. Czy ja tu coś jeszcze mogłem pobadać? Składniki odżywcze. Aha, nie mam tych mglejark. Jezu, co? Mglejarek, tak się nazywa. Fragmenty energetyczne, tak jest. Tak to miałem zrobić. Dawaj, ślimory. Ślimory idą ze mną. O, ten czerwony kamulec zostawimy. To też tu sobie zostawimy. Chociaż nie wiem właściwie, po co ja to zbieram. To sobie damy tutaj. O, to mamy jeszcze. Ja miałem jeszcze coś. Nie, na razie starczy. Dobra. A dlaczego ja nie wybrałem żadnego projektu? O. Ukończ fazę, co? Ukończ fazę windy kosmicznej. Właśnie, kurczę, całkowicie zapomniałem o tym, przecież ja mogę zrobić coś takiego jak winda kosmiczna. Co my tu mamy? Odskocznie. Niekoniecznie mnie to rajcuje. Aha, o niszczarce mówiliście, żebym sobie w ogóle na razie dał ten spokój. W logistykę można byłoby uderzyć, bo właściwie miałem wszystko, tylko nie wiem jak ta moja produkcja płyt utwardzonych. Gościu, jedź mi stąd. Jedź ty, bo. Spadaj. Spokojnie, bezproblemowo można by to było szarpnąć. Świetnie. Fragment energetyczny. Boże, znowu się rozkojarzam. God damn it. Za dużo tych fajnych rzeczy. Po prostu, no niestety tak to wygląda, że to jest za dużo fajnych rzeczy. O, jest fragment energetyczny. Dawaj, fragmenciory energetyczne. Zaraz coś pokombinujemy z nimi, bo muszę się przekonać, czy ja mogę w ogóle z wiertnicą coś zrobić. Czarny proch. Potrzebuję węgla, no i oczywiście siarki. No kto by pomyślał, że będzie inaczej. Dobra. I tutaj miałem sobie dać tą logistykę. Wybierz, bo ja bym chciał to widzieć. Ja do tej logistyki potrzebuję. A druga sprawa, specjalne, winda kosmiczna. Ja całkowicie w ogóle o tym elemencie zapomniałem. Mogę sobie, o, tu ją sobie mogę dodać. Świetnie, jak to w ogóle... Krysia! Jezus Marian, jaki to je wielki! Poważnie! 1500 przewodów, 400... Nie no, właściwie kurde, wszystko bym miał, hello! Gdzie ja sobie takie bydle postawię w ogóle? Nie, tu nie zmieszczę raczej, co nie? Ja bym w ogóle mógł postawić taką wielką cholerę. Tu na polance byłoby gdzieś miejsce. Kurde, no i tu bym sobie mógł postawić. Panie kierowniku, no to mi się bardzo podoba. Ale właściwie, to ja wam powiem tak. Że ja sobie te, w ogóle całe te moje fundamenty. Weź się stary, uspokój. Ja te fundamenty tutaj pociągnę i ja tą windę zrobię na tej płaskiej płycie. Bo ja się domyślam, że to nie będzie taki element na chwilę, że to ma ładnie wyglądać, bo to takie duże jest, tak, i tak dalej. Więc tak, ja pociągnę te fundamenty tam. Oczywiście zrobię to w tak zwanym międzyczasie, tak jak mi doradzaliście, żebym
No po prostu zostawił sobie grę włączoną, żeby mi się surowce nazbierały. I tak, faktycznie, to ma sens. Zostawić ją po prostu włączoną, ja idę sobie, nie wiem, kawę zrobić, zjeść i tak dalej. Super sprawa. Nie wiem, useless. Kompletnie o tym nie pomyślałem. Dzień dobry, Wiertnico. O nie, czyli w Wiertnicy nie ma takiego pakietu, żeby mi to przyspieszyło wydobycie. A szkoda. Czyli ten fragment energetyczny rozumiem, że mogę tylko wpleść do... No nie gadajcie, że ja już mam pełny... Ty... Jak tu jest dużo tych płyt, panie! No kurde, będę musiał coś z tym pomyśleć. Albo drugi pojemnik na górę. Well. Do zrobienia. Drugi pojemnik na górę. Coś takiego. Kwestia do pomyślenia. Za dużo rzeczy naraz kombinuję. Ale dobra, moi drodzy, ja wam powiem tak, że w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że wam się podobały te moje tutaj, ta moja płyta, wielka, wielka wylana płyta. Zrobiłem jeszcze większą. Stary, weź się uspokój, kończę odcinek. Idziemy gdzieś dalej. I wiecie co, nie zapomnijcie o tym, o co was pytałem. No moje pytania prosiłbym łaskawie... Błagałbym, żebyście mi po prostu podrzucili tipy, są zajebiste, po prostu uwielbiam wasze komentarze, moi drodzy. Piszcie pod filmami, piszcie również na Discordzie, wpadnijcie na Discorda jak najbardziej, link do niego macie, wiadomo, pod filmem, także się nie krępujcie. Więc już, wam powiem, to tyle. Jeśli odcinek się podobał, to wiecie co robić, zostawcie coś po sobie, łapka, subek, no i oczywiście wasze komentarze. Także to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!